Witam Państwa we wtorek 23 czerwca. Karolina Czereda, zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach Dzień Ojca, wypadek na żarskiej obwodnicy, dziki w ogrodzie, kamera na targowisku, festyn integracyjny na powitanie lata i polsko-niemieckie ćwiczenia strażaków. Dla swoich dzieci są superbohaterami, odważnymi rycerzami i autorytetami. Ojcowie, to oni dziś świętują. Ten dzień jest okazją, by podziękować im za to, że po prostu są. Wszystkiego najlepszego, drodzy tatusiowie. Dzisiaj 23 czerwca, Dzień Ojca. W Polsce święto to obchodzimy od 1965 roku, a ciekawostką jest to, że przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych. Dzień Ojca jest okazją do okazania szacunku i wdzięczności wszystkim ojcom. Z powodu kiepskiej pogody spacerujących dzisiaj ulicami miasta tatusiów nie było zbyt wielu. Jak zamierzają spędzić ten dzień? To miłe uczucie być tatą? Tak, oczywiście. A czego pan sobie życzy w tym dniu? Oj, żeby dzieci były grzeczniejsze. Tego na pewno. No i przede wszystkim, żeby, nie wiem, żeby dzień spędzić miło z dziećmi na pewno i nie wiem czego jeszcze. No życzeń od syna to jeszcze pan nie dostanie, jest za malutki, ale jak planuje pan spędzić ten dzień? No myślę, że zabiorę dzieci na pewno na jakiegoś loda, choć pogoda nam nie pozwala, na salę zabaw. No nie wiem, jak spędzimy ten dzień. No wszystkiego najlepszego wszystkim ojcom, w szczególności mi. Tak, jest pan ojcem, a w jakim wieku jest dzieciątko? 4 lata, właśnie za chwilę muszę go odebrać z przedszkola. Jak chciałby pan spędzić ten dzień jako ojciec? Jako ojciec? Chciałbym czas z dzieckiem spędzić do wieczora. A teraz, drodzy ojcowie, tatusiowie, życzenia specjalnie dla was. Życzę ci, tato, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca i zapraszam wszystkich tatusiów z dziećmi na lody. Mimo wszystko, że brzydka pogoda, ale budka otwarta do 20. Życzę mojemu tacie dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i żeby w pracy miał dużo sukcesu i żeby po prostu żyło mu się jak najlepiej. No nie mam, ale pozdrawiam serdecznie mojego teścia. Tatę, no wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. No dużo zdrowia mu życzę. A pani tato jaki był? To też okazja do tego, żeby sobie wspomnieć. Byłam malutka, jak tato zmarł, także nie pamiętam. Tobie, tato, życzę też dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyś zawsze był uśmiechnięty. Dwie osoby w szpitalu, 3 uszkodzone auta i wielogodzinne wstrzymanie ruchu na żarskiej obwodnicy to efekt dzisiejszego wypadku. Karambol na żarskiej obwodnicy. Kwadrans przed godziną 11 na żarskiej obwodnicy wydarzył się wypadek. Kierowca ciężarówki wjechał w 2 auta osobowe. Zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego 2 samochodów osobowych, 1 samochodu ciężarowego. No, dojechaliśmy na miejsce. Na miejscu są w tej chwili 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, karetka pogotowia i patrol policji. W jednym z samochodów osobowych Ford Focus znajdowały się 2 osoby, które są w tej chwili zaopatrywane medycznie przez karetkę pogotowia. Jak do tego doszło? Z pierwszych ustaleń, które tutaj ustaliliśmy na miejscu zdarzenia, 2 samochody, które tutaj stoją, czyli Volkswagen Passat i Ford Focus, czekały, przepuszczały samochody, które przejeżdżały obok, chciały skręcić w ulicę Fabryczną. Samochód ciężarowy nie zachował szczególnej ostrożności, nie zatrzymał się, uderzył w tył samochodu Ford Focus. Czy pasażerowie Forda sami wysiedli z auta? Pasażerowie Forda Focusa sami wysiedli z samochodu, lecz z uwagi na złe samopoczucie zostali zabrani do karetki pogotowia. Pasażerom Passata na szczęście nic się nie stało. Panie Przemysławie, to była chwila, to był moment, prawda? Jak to się stało? No jechałem w stronę Olbrachtowa i przed nami stało auto Ford Mondeo Kombi. Chciał skręcić w lewo na Spomarz. Ja zatrzymałem się, za mną zatrzymał się Ford Focus i najechała na niego ciężarówka rozpędzona, także praktycznie hamował przed samym tym i Ford Focus dostał w tył, potem uderzył w nas i tak się stało to. Pan miał z sobą 2 pasażerów, ale nic nikomu na szczęście się nie stało. Tak, był chłopiec i kolega ze mną jechał. 83-letniego kierowcę Forda i 55-letnią pasażerkę z podejrzeniem złamania kręgosłupa pogotowie zabrało do 105 szpitala w Żarach.
Przyczynę wypadku bada żarska policja. Dziki jest dziki, dzik jest zły. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców Kunic. Zapraszam na materiał. Zakradły się w nocy i splądrowały ogród pana Tadeusza z Kunic. Odwiedziny tych niechcianych gości zdarzają się tu coraz częściej. Pan Tadeusz załamuje ręce. Dziki niszczą dosłownie wszystko. Drzewa, ziemniaki i ogrodzenie. No przyszły i zobacz pani, całe zniszczyły ziemniaki, marchew wszystko wydarły, drzewka popsuli i nie dadzą, blisko pod okno idą, trawnik psują, także dużo rzeczy, a tamta strona, która już nie jest zagrożona, to tam co chcą, to robią. I często się tak zdarza, że te dziki tu zaglądają? Tak. Często. Często, bo nawet 3 dni temu byli u sąsiada w środku. Tak. No nie można żyć. No to się porobiło. Od dziecka jestem tutaj i nigdy tak nie było jak teraz. Z pomocą panu Tadeuszowi przyszedł Ireneusz Kowal, wiceprzewodniczący Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Pan Ireneusz jest łącznikiem między rolnikiem i jego problemami, a urzędnikami. Myślę, że chociażby organizacyjnie jesteśmy w stanie pomóc, bo to jest tak. Potrzebny jest wypis z geodezji. Potrzebny jest opisany wniosek. To trzeba wysłać, prawda? To nie wszyscy o tym wiedzą. Ale proszę państwa, to się nie musi zamknąć konfliktem. To się może zamknąć pojednaniem. I taka między innymi jest rola Lubuskiej Izby Rolniczej, żeby pośredniczyć między użytkownikiem, rolnikiem, posiadaczem gruntu, a władzami. Ja nie jestem urzędnikiem, ale potrafię dotrzeć do odpowiednich władz, przedstawić. To nie tylko problem rolniczy. To jest nawet jak rolnicy mają zagospodarowanie terenu, zwiększenie dochodu z gospodarstwa, wszelkie nowinki, nowości i tak dalej. Ma to pomagać. Z panem Ireneuszem, wiceprzewodniczącym Lubuskiej Izby Rolniczej w Żarach, można kontaktować się pod numerem telefonu 600 279 535. Mimo deszczu, mimo pluchy, kupujący dopisali, bo nie ma jak zakupy na targowisku. Po co przyszła pani dzisiaj na targowisko? Zobaczyć po zakupy. Co konkretnie? Ogórki do kiszenia. O właśnie. No. Jak pani kisi ogórki? Może nam pani zdradzić przepis? No, ogórki wymyję i koperek, czosnek, no i woda i sól. Tradycyjnie. Tak. Ta największa lawina klientów za panem, jak poszło dzisiaj? No powiem, że nieźle było, ale nie było rewelacji, nie. No, słabo pogoda, wiadomo jaka jest, taka jest, no i co, nie ma cudów. A co schodziło? Troszkę ziemniaki, pomidory, czereśnie, bo są ładne, już bardzo dobre. No i tak ogólnie, wszystko po trochę. Kilogram ziemniaków kupimy za złoty 30, ogórki gruntowe za 3,50, botwinkę za 2,50, młodą marchew i cebulę za 3 złote, pęczek rzodkiewki za złoty 50, pomidory możemy kupić za 3,50. Kilogram fasolki szparagowej kosztował dziś 11 złotych, kilogram truskawek 4,5 złotego, a nawet i 6 złotych. Za czereśnie zapłacimy od 12 do 15 złotych za kilogram. W najbliższą sobotę, 27 czerwca, Stowarzyszenie Radość Życia w Żarach organizuje integracyjną olimpiadę radości na powitanie lata. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców miasta Żary i mieszkańców powiatu żarskiego na imprezę na powitanie lata organizowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia. Impreza odbędzie się 27 czerwca na terenie tutaj ośrodków wsparcia na ulicy Bohaterów Getta 19. Przewidzianych jest bardzo dużo atrakcji, o tak zwane są gry i konkurencje sportowe, olimpiada radości, mamy grilla, wspólnie spędzamy czas. Ja chciałam powiedzieć, że jest możliwość dotarcia osób niepełnosprawnych z terenu tutaj powiatu żarskiego na tą naszą imprezę i bardzo byśmy prosili o to, żeby osoby właśnie, które nie mają możliwości dotarcia samemu, tak, o to, żeby tutaj do nas zgłaszały się, telefonowały pod numer telefonu i będziemy te osoby zapisywać i stwarzać możliwość dojechania do nas na imprezę.
Numer telefonu jest 781 047 538. Dowóz będzie zagwarantowany. Tutaj będziemy umawiać osoby, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania i o konkretne miejsce odebrania i przywozu po naszej imprezie. Także bardzo serdecznie zapraszam. Impreza będzie integracyjna, będą i osoby pełnosprawne, i niepełnosprawne, i dzieci. Także myślę, że miła zabawa przed nami. W poniedziałek 22 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy przeprowadzone zostały polsko-niemieckie ćwiczenia Straży Pożarnej. Był to wspólny pomysł jednostki OSP Łęknica i dyrektora szkoły. W ćwiczeniach aktywny udział wzięli strażacy ochotnicy z Niemiec, Bad Muskau, Weißwasser i Krauschwitz. W całość przedsięwzięcia włączyli się także strażacy zawodowi z Komendy Powiatowej w Żarach. Symulacja dotyczyła pożaru szkoły i ewakuacji uczniów. Międzynarodowa akcja to efekt wzajemnej, sięgającej już 20 lat współpracy OSP Łęknica ze strażakami z Niemiec. Zaprzyjaźnione jednostki w przeszłości miały już okazję sprawdzenia się we wspólnych działaniach. W ubiegłym roku sprawnie przeprowadzili autentyczną akcję gaśniczą, kiedy na moście w Łęknicy zapalił się samochód. Cały rok ciężko trenowali, brali udział w zawodach na szczeblu międzynarodowym, krajowym czy wojewódzkim. Nasi młodzi sportowcy oraz ich trenerzy mają się czym pochwalić. W ubiegły piątek w Żarskim Ratuszu nagrodzono tych, którzy osiągnęli największe sukcesy w kończącym się roku szkolnym. Nagrodzono również sportowców klubowych. Coraz więcej sukcesów naszych sportowców, zarówno jeżeli chodzi o młodzież szkolną, jak i klubową. W tym roku po raz pierwszy również nagradzamy najlepszych trenerów z naszego miasta, ponieważ do tej pory nie byli objęci tym systemem nagród. Także mam nadzieję, że tutaj wyróżnimy tych właśnie najlepszych, którzy przyczyniają się do rozwoju sportu w naszym mieście. Wśród wyróżnionych sportowców z żarskich klubów znaleźli się m.in. zapaśnicy, przedstawiciele sportów walki oraz koszykarze. Jednym z nagrodzonych był lekkoatleta agrosu, trzeci zawodnik halowych mistrzostw Polski juniorów w wieloboju. Jeden z wyróżnionych sportowców to chyba miłe, że miasto docenia młodych sportowców, którzy osiągają sukcesy na arenie krajowej, nie tylko. Tak, dokładnie, zwłaszcza, że dobrze, że lekkoatletyka jest doceniana. W Żarach są nagrody i to jest bardzo miło, podoba mi się. To był niezwykle dla Ciebie udany sezon, kilka niezłych występów. Powiedz o tych swoich największych sukcesach. No, największy sukces to halowe mistrzostwa Polski, trzecie miejsce. Później też halowe mistrzostwa Polski na 60 przez Płotki. To akurat było piąte miejsce. No i później dostałem kontuzję i do teraz nic, akurat nie trenuję. No właśnie, powiedz, co to za kontuzja i kiedy będziemy mogli Cię zobaczyć na stadionach lekkoatletycznych? No już szykuję się za 30 czerwca. Są kolejne mistrzostwa Polski. Planuję wystartować przez Płotki. To jest kontuzja więzadła rzepki, naderwanie dokładnie. Dziękuję bardzo, no i życzę przede wszystkim powrotu do zdrowia, bo to najważniejsze. Dziękuję bardzo. Sukcesy sportowców nie byłyby możliwe bez zaangażowania trenerów, wychowawców i nauczycieli. Jest nam niezmiernie miło, że rząd miasta ufundował takie podziękowania i nagrodę dla trenerów. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni taką nagrodą. Cieszymy się z tego niezmiernie. Również nasza praca została doceniona. Mamy wspaniałych chłopców poprzez to, że możemy coś gdzieś z nimi pracować, trenować i pokazywać ich na arenie, można powiedzieć, ogólnopolskiej z dużymi sukcesami. Zostali nie tylko docenieni nauczyciele, ale również trenerzy klubowi, jak tutaj Tomek. To chyba też bardzo ważne. Nie, no zgadza się, no bo to tak do tej pory czasami wyglądało, jakby te zawodnicy sami zdobywali te wszystkie osiągnięcia, a tak naprawdę no to zawodników by nie było, gdyby nie my, a nas by nie było, gdyby zawodników, więc uważam, że tu wszyscy wspólnie pracujemy na ten sukces. Również w sporcie szkolnym mieliśmy sporo sukcesów, czego dowodem jest aż 16 wyróżnień indywidualnych i 3 drużynowe. I znów najwięcej nagród zgarnęli lekkoatleci, zapaśnicy i koszykarze. Sportowcy i trenerzy otrzymali nagrody finansowe. Jolanta Frankowska, witam widzów telewizji regionalnej. Nie mam dla Państwa dobrych wieści, jutrzejszy dzień również będzie mokry i pochmurny. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. W
środę temperatura spadnie w Żarach, Szprotawie i Gubinie. Termometry wskażą do 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrośnie, wyniesie 1023 hektopaskali. Niebo pokryją chmury, z których może spaść słaby przelotny deszcz. Wiatr w porywach osiągnie do 37 km na godzinę. W środę 24 czerwca imieniny obchodzą Jan i Danuta. Solenizantom życzymy dużo zdrówka i pogody ducha. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy naszych obecnych uczniów i przyszłych. W serwisie to wszystko. Teraz zapraszam na program Rozmowa z Jerzym Grzechem, prezesem Żarskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na koniec wiadomości samorządowe, dziś z Żarskiego Ratusza. Ja dziękuję już Państwu za uwagę, a wszystkim ojcom życzę udanego świętowania. Miłego wieczoru, do zobaczenia.